Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ewangelia według Łukasza, 15 rozdział, 21 werset. Oddał mu pokłon, padłszy przed królem twarzą do ziemi, a król pocałował Absaloma. Druga księga Samuela, 14 rozdział, 33 werset. Prawdziwe pojednanie. Historia relacji Dawida z jego synem Absalomem jest smutna, ale zawiera ważne pouczenie. Kiedy Absalom zamordował swojego brata Amnona, uciekł do Geszur, gdzie przebywał przez 3 lata. Tak uczy nas 2 Samuelowa, 13 rozdział od 28 do 34 wersetu. Joab, dostrzegając w sercu Dawida tęsknotę za synem, zorganizował powrót Absaloma, na co Dawid przystał. Absalom powrócił, ale minęły 2 pełne lata i dopiero gdy Absalom nalegał na spotkanie z ojcem, w końcu do tego doszło. Przyszedł do króla i pokłonił się twarzą do ziemi przed królem. Wtedy król pocałował Absaloma. Na pozór wszystko wyglądało dobrze. Wydawało się, że pojednanie zostało osiągnięte. Ale tak nie było. Rzeczywistość ujawniła się w kolejnych latach, których kulminacją był spisek i bunt Absaloma przeciwko ojcu, co doprowadziło do śmierci Absaloma. Jakże inne było spotkanie syna marnotrawnego z ojcem, gdzie doświadczono prawdziwego wyznania i pełnego przyjęcia. Musimy być szczerzy w naszych relacjach, w naszych rodzinach, małżeństwach i miejscach zgromadzeń. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Nie możemy wspólnie cieszyć się wieczerzą pańską, okazując szczęśliwą społeczność i jedność serca, jeśli tego nie ma. Jak ważne jest, aby pojednanie było prawdziwe i szczere. W przeciwnym razie prędzej czy później pojawią się negatywne konsekwencje. 2 Samuela 14:33. Oddał mu pokłon, padłszy przed królem twarzą do ziemi, a król pocałował Absaloma. Ewangelia według Łukasza 15:21. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim.